Po wyborach doszliście do wniosku, że czarodzieje z Wydm są już wam niepotrzebni. Z waszej strony to nie była i nie jest gra fair play. Dotąd pan i pana otoczenie polityczne grzało się przy kotwicy. Czerpało pełnymi garściami kapitał wyborczy. Za pieniądze podatników, wszystkich mieszkańców Kołobrzegu, bezceremonialnie kupowaliście swój sportowy wizerunek polityczny. W światach Jupiterów przybijaliście piątki, choć prawdopodobnie, przynajmniej do czasu mojej konferencji w ubiegłym roku, nigdy nie wykupiliście nawet symbolicznego karnetu dla VIP-ów, najpierw po 800 zł. Mogliście pozyskać sponsora strategicznego, ale zapewne doszliście do wniosku, że utracicie kontrolę polityczną i wizerunkową. Obecnie szanse na sponsora poważnie zmalały, bo sami już nie wierzycie w Zieloną Wyspę. Prezydent miasta Jan Gromek, podpisując w ubiegłym roku umowę, zresztą na podstawie uchwały, wiedział, jaka jest kondycja finansowa kotwicy. Było wiadomo od kilku lat, ile zawodnicy zarabiają. Proszę Państwa, wszyscy VIP-y wykupią wstecznie, w okresie 5-letnim, karnety, tak jak ja to czyniłem przez każdy rok, chociaż byłem zawsze przez te 5 lat upokarzany jako poseł, jako kibic.